Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania tygodniowego. Czasówka jak zawsze w opisie. Temat czytania dla konkretnego znaku wskażą nam karty. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, zaczynamy od barana, moje drogie barany. Cztery pytania nam się pokazały. W jakim kierunku zmierzać w najbliższym tygodniu? Co przyniesie obrany kierunek? Na co zwrócić uwagę, a co ignorować? Współpraca z innymi, kooperacja z innymi, tworzenie z innymi, dogadywanie się z innymi. Trójka monet. Dla części z Was to może być na przykład rekrutacja lub sięgnięcie po projekt, który jest dla Was ważny. Próba zmiany pracy. Generalnie Ty i inni ludzie są dla Ciebie szczególnie ważni. Ci, z którymi dobrze się czujesz i ci być może z którymi się doskonale rozumiesz. To jeszcze jest, uważam, bardzo ważne szlifowanie własnych umiejętności. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w trójce monet mamy wokół siebie ludzi, od których możemy się wiele nauczyć i oni od nas mogą się wiele nauczyć. I ja tak czuję w tym momencie tą kartę. Natomiast w jakim kierunku? Odpowiadając już jednym zdaniem, nowe współprace lub w ogóle współprace, współtworzenie, kooperacje, dogadywanie się. Co przyniesie? No, kula monet Ci przyniesie, czyli sukces, zwycięstwo, zadowolenie, zasoby, pieniądze, spokój materialny, poprawę pracy. Tutaj jest baran, poprawę w pracy na przykład. To jest baran, który naprawdę ma przed sobą w przyszłym tygodniu szansę po to, żeby sięgnąć po projekt, który bardzo Cię rozwinie zawodowo i finansowo. Lub po prostu no, na przykład zmienić pracę. Jeśli to było Twoim zamysłem, to coś dobrego tutaj nam się w kartach pokazało w tym zakresie, ale również jest baran, który ma szansę stworzyć z jakąś konkretną osobą, z mężczyzną bądź z kobietą, bardzo trwały, partnerski, pełen dobrostanu i obfitości, no, związek, relacje, tak? Zwracaj uwagę na dziesiątka monet, na co zwracać uwagę? Na więzi, na relacje rodzinne, przyjacielskie, na ludzi w Twoim otoczeniu, tych, których znasz od zawsze. Tak bym to określiła. Na to zwracaj uwagę. To jest jeszcze taka, słuchaj, informacja, jeśli to jest zawodowe, zmieniasz pracę lub przygotowujesz się do zmiany pracy, muszę to powiedzieć, to oprócz tego, że być może na przykład stanowisko, które jest Ci oferowane, albo wiesz, oferta pracy na stanowisko, czyli nazwa stanowiska jest dla Ciebie bardzo intrygująca i wiesz, że jakby byłby to dla Ciebie gdzieś tam krok wyżej po szczeblach drabiny i kariery zawodowej, to jest jedno, ale oprócz stanowiska samego w sobie, ważne jest, żebyś zwrócił uwagę również na to, jak wygląda otoczka. Co mam na myśli? Może socjal, może jakby inne kluczowe de facto sprawy, które mogą się okazać być o tyle istotne, że będą miały wpływ na poczucie Twojej stabilizacji i bezpieczeństwa. Czyli zwracaj uwagę na wszystko, jeśli chodzi o kwestie kooperacji, współpracy, nowych projektów, nowej pracy dla Ciebie być może. No nie tylko na to pierwsze wrażenie. Zwróć uwagę na rodzinę, na przyjaciół. Co ignorować? Jakie rzeczy w internecie ignorować? Nie wiem. Jakie rzeczy w internecie ignorować? Jakiegoś pyskacza ignorować? Zignorować na ten moment, bo tu masz, powiem Ci baranie tak, bo tu masz bardzo silnie ukorzenioną taką monetową, ziemską energię tworzenia, współpracy, właśnie kooperacji. To tak jakby jest naprawdę albo jest na serio. Jest szansa, żeby to było i żeby się zamanifestowało, żeby się ziściło w Twoim życiu. A tutaj w tym Paziu Mieczy mamy pomysł, mamy ideę, mamy coś, co gdzieś tam sobie wypatrzyliśmy, prawda? Ktoś nam coś oferuje, to jest trochę palcem na wodzie. Takie energie karty sugerują, żeby w najbliższym tygodniu po prostu ignorować. Czyli tak jakby to, co czujesz, że nie jest pewne, na ten moment masz rzeczy, które wydają się być bardziej solidne, więc te historie niepewne, pisane palcem na wodzie, trochę zignoruj w tym tygodniu. To karty Tobie sugerują. Dobra, dziękuję bardzo. Zapraszam, moje drogie byki.
jest zmiana i teraz zobaczymy, co tutaj jakby z niej dalej wyniknie, jakie ryzyka, jakie korzyści i jak się do niej odnieść. Może ty sam podejmiesz jakieś działania, które wprowadzą zmianę lub po prostu wydarzy się coś, co ewidentnie będziesz mógł uznać za pewnego rodzaju zmienną w przyszłym tygodniu, co spowodowało, po prostu, jak, nie wiem, narosło ciśnienie, że tak powiem, być może się coś skumulowało i ta sprawa pędziła, zbliżała się do ciebie, no i nastąpiła zmiana w końcu. Albo ty sam, jesteś gotowy, karta działania, karta wiadomości, dostałeś jakąś wiadomość, dostaniesz jakąś wiadomość, jesteś gotowy do tego, żeby zmiany dokonać. Więc jakie ryzyko za sobą niesie? Jakieś uwaga na infantylność czyjąś, na infantylność, tak, na niedojrzałość. Nie wiem, jak to jest związane z twoim życiem, natomiast ta zmiana sama w sobie pokazuje się jako fajna, bo ona pokazuje się jako coś, co napędzi twoje życie, ma szansę zmienić coś na lepsze, wiadomości, na które czekałeś być może, prawda? To jest mniej więcej taka energia. Albo po prostu coś się w tobie już kumulowało, narastało, mówisz dość, czas na zmianę i to też jest dobra dla ciebie energia. Natomiast jest za tym brak dojrzałości bądź jakaś infantylność, ale to poradzisz sobie z tym, dlatego że generalnie rzecz biorąc, to za tą zmianą idą same korzyści dla ciebie. Niezależność, stabilizacja finansowa, być może w ogóle jakieś pieniądze. Jeśli to ma być miłosne i przestajesz mieć ochotę kogoś poznawać bliżej lub się z kimś, że tak powiem, spotykać, wyjdzie ci to na dobre, szczerze mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba pokazuje się jako ktoś niezbyt dojrzały albo trochę infantylny. No jakby nie jesteście na tych samych poziomach, to romantycznie, tak? Więc ta zmiana wyjdzie ci na dobre w tym znaczeniu, jak się od niej odsuniesz, odseparujesz, trochę powiedziałem, nabierzesz dystansu. Słuchaj, wykorzystaj najbliższy tydzień, mój drogi byku, do tego, żeby schwycić jakąś możliwość, jakąś szansę, wykorzystać jakiś potencjał w zakresie wzrostu i ukorzenienia być może bardziej twojej własnej niezależności, być może finansowej, poczucia bezpieczeństwa, jakiejś autonomii w konkretnej sytuacji. To jest dla ciebie informacja. Że albo ty w końcu odsuniesz się od czegoś, co było, tak jak wspomniałam, niepewne, infantylne, nie dawało ci jakby jakiejś pewności odnośnie spraw, niosło za sobą ryzyko. Miło, serdecznie, ale w gruncie rzeczy nie mogę liczyć na tę osobę, na tę sytuację i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu się od tego odsuwasz. Albo dzieje się coś, co jest trochę konsekwencją być może twoich wcześniejszych działań. Jest tutaj zmiana, która jest konsekwencją twoich wcześniejszych działań, czyli przychodzi wiadomość, ważna dla ciebie, są spotkania ważne dla ciebie i te spotkania pokazują się jako tobie służące. Tak jak powiedziałam, one powodują, że wzrasta twoje poczucie niezależności, stabilizacji, więcej czasu dla siebie, być może tego rodzaju energię. Generalnie rzecz biorąc, wskazówka dla ciebie, wiesz, że jeśli nie czujesz satysfakcji bądź spełnienia w jakiejś konkretnej relacji, z jakąś konkretną sytuacją, to rzeczywiście na tym polu dokonaj zmiany, odsuń się od tego. To jest dla ciebie wskazówka. Jeśli to miałoby być romantyczne i spotykałeś się po prostu z kimś, drogi singlu, tak wiesz, niezobowiązująco, to w tym tygodniu możesz zechcieć odsunąć się od tej osoby bądź osób, bo nie wiem, właśnie, znaczy, bo wiem, bo tam jest infantylność, nic specjalnego tak naprawdę. No dobra, dziękuję bardzo. Sprawdźcie sobie ascendent. Zapraszam bliźnięta. Bliźnięta, słuchaj, możesz przyjrzeć się sobie w najbliższym tygodniu lub jakiejś konkretnej sytuacji. Ocenimy mocno, znaczy nie ocenimy, tylko karty nam wskażą mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Dla mnie to są, jeśli chodzi o tydzień, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia tygodnia.
Ale być może możesz to również odnieść do siebie. No mocne strony i karta mocy. No to masz ogrom siły, odwagi, cierpliwości, autentyczności. Nie ma tu agresji, od razu powiem, bo dobra, już nie będę nie idę tą drogą, ale osoby, które czytają karty w takim znaczeniu, że oglądacie sobie filmiki właśnie tarotowe i wiecie co nieco o tarocie, to wiecie doskonale, że siła z karty lwa nie wynika z takiej siły, nazwijmy to, która miałaby być kojarzona z jakąś agresywnością. Ta siła, która wynika z energii karty lwa, to jest ta siła wewnętrzna, cierpliwość, miłosierdzie czasem, więc to są twoje mocne strony w najbliższym tygodniu. Nic cię nie wyprowadzi z równowagi, uważam, zachowasz siłę w konkretnej sytuacji, tak? Więc no wiesz co, słaba strona, ósemka monet, ósemka kielichów, przepraszam, to wiesz, to ósemka kielichów sama w sobie ma taką słabą stronę, która nas właśnie pcha do odseparowywania się od tego, czego nie chcemy. Po prostu... Dobra, zobaczę dalej. Szanse, królowa monet, zagrożenia. Twoim zadaniem, drogi bliźniaku, w przyszłym tygodniu jest dosłownie odsunąć się od sytuacji, którą uznasz za niekorzystną. I teraz tak, może w pierwszej chwili myślałeś, że coś jest super, natomiast tak naprawdę po bliższym zapoznaniu się z sytuacją zobaczysz, że nie wszystko złoto, co się świeci, że nie ma tam spełnienia i że lepiej ci będzie, jak postawisz na siebie lub lepiej ci będzie, jak postawisz na to, co dla ciebie ważne i co jest pewne być może. Zagrożeniem jest diabeł dla ciebie w przyszłym tygodniu. Diabeł sam w sobie jest to energia, która bywa kontrolująca. I teraz tak, to jest sytuacja, w której możesz zdać sobie sprawę, że jest element w twoim życiu i moim zdaniem ten przekaz się powtarza, który kontroluje cię bardziej niż ci się wydaje. Twoim zadaniem jest wytrzymać tą sytuację, z jakiegoś powodu siły ci nie zabraknie, tutaj karty pokazały, ale emocjonalnie się od tej osoby bądź od tej sytuacji odłączać. Odłączenie emocjonalne, czyli co mam na myśli? No, staraj się odwracać jak najbardziej, że tak powiem, jak najmocniej od tej osoby bądź od tej sytuacji. Dlaczego? W momencie, kiedy ona znowu będzie próbowała przejąć nad tobą kontrolę, to żebyś stał sobie sprawę z tego, że już po prostu nie dotyka cię to tak bardzo. Że fakt, że zawodzi cię swoją postawą, nie dotyka cię już tak bardzo. Więc to jest informacja dla bliźniąt, żeby były uprzejme, odłączać się emocjonalnie od sytuacji, okoliczności, ludzi, miejsca, które zbyt mocno przejęły nad twoim życiem kontrolę w takim znaczeniu, że no, były destrukcyjne wręcz, powiedziałabym, obsesyjne, manipulacja, kłamstwa, toksyczne historie, czyli niezdrowe, bo już sobie obiecałam, że w tym roku ograniczam i nie używam słowa toksyczne, więc jakieś niezdrowe historie, niezdrowa rutyna. I w przyszłym tygodniu nie zabraknie ci siły, żeby się od tej osoby, od tej okoliczności odsunąć bądź zacząć odłączać emocjonalnie. No tak, aby później jakby ona cię, jej postawa cię po raz kolejny nie dotknęła. No dobra, u raka po prostu sprawdzamy, słuchajcie, co tam w miłości, co tam w pracy, co tam w finansach i jakie będą dalsze perspektywy. W pracy rycerz monet. Konsekwencja, działanie, długodystansowiec, ciężka praca, metodyczna praca, ale ta praca prowadzi do zwycięstwa, nic nie umknie twojej uwadze, z niczym się nie spieszysz, można na ciebie liczyć i tak dalej. Jeśli chodzi o sprawy romantyczne, osobiste, jakieś miłe wiadomości do ciebie przyjdą. Ktoś zupełnie, no to bardzo ciekawe, bo ktoś trochę pod przykrywką spraw zawodowych może cię zaczepić i okazać ci swoją sympatię lub po prostu z tobą flirtować. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, ta królowa buław niewątpliwie panuje nad swoimi finansami. Ona jest w stanie, uważam, skoncentrować się przynajmniej na dwóch sprawach jednocześnie. Taka trochę osoba z gatunku multitasking, ale tutaj też masz wokół siebie, mój drogi raku, być może jakąś bardzo fajną, energiczną kobitkę, być może prowadzącą własną firmę, własny biznes i ta osoba ci się pokazuje w
finansach. W finansach jako ważna dla Ciebie. Być może będziecie coś uzgadniać, być może będziecie coś ze sobą konsultować, albo będziecie razem coś tworzyć. Dalsze perspektywy dla Ciebie piękne. Tworzysz życie takiego, jakie pragniesz. Tworzysz życie takie, jakie pragniesz. Twórz życie takie, jakie pragniesz mieć. Okay. Bo dalsze perspektywy, tutaj jest ten tydzień trochę, powiedziałabym, nie tyle przełomowy, co może być o tyle istotny, że w tym tygodniu nad czymkolwiek się skoncentrujesz i będziesz po prostu o tym myślał, o tym rozmawiał, coś z kimś ustalał, to w kolejnych tygodniach ta sytuacja zacznie realnie mieć przełożenie na działania. Zaczniecie pracować nad tym lub Ty zaczniesz pracować nad tym, żeby rzeczy się zadziały. Bardzo ładne czytanie dla raka. Bardzo ładne. Rak solidny, konkretny, godny zaufania, spokojny, wie co robi i tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam moje drogie lwy. Zobaczmy dla Was jaka informacja, w sensie co robimy. Okej, okay, drogie lwy, co muszę wiedzieć, co muszę przyjąć? Znaczy nic nie musisz. Co warto jest wiedzieć, co dobrze jest przyjąć w tym tygodniu, co dobrze jest zostawić za sobą i co będzie dalej, jakie dalsze perspektywy. Zobaczmy dla Was wskazówkę od kart. Co muszę wiedzieć? A tu as mieczy. No dobrze jest jakąś wiedzę pozyskać, słuchajcie, no as mieczy. Nowy kurs, nowe studia, jakaś wiedza związana z czytaniem, no czy to bardzo już, ale spłyciłam. Chodzi mi o to, że spojrzałam na tą kartę, zobaczcie, tutaj mamy dookoła tyle pięknych, zakładam, książek. W ogóle bardzo, jak patrzę na tą kartę, to chciałabym się tam serio znaleźć. No, natomiast co chciałam powiedzieć... że trzeba pozyskać jakąś wiedzę, trzeba coś wyjaśnić, bądź do eureka moment, tak? Będzie jakiś moment przełomowy, który pomoże Ci coś wyjaśnić, że informacji, której szukasz, znajdziesz właśnie w jakichś pozycjach książkowych, że jeśli ogólnie będziesz czuł w przyszłym tygodniu, że musisz się czegoś dowiedzieć, zanim przekażesz dalej jakieś wiadomości, zanim komuś odpowiesz, to raczej tutaj widzisz, szukamy w różnych miejscach w obecnych czasach. Przede wszystkim internet stał się tym źródłem, ale tutaj z jakiegoś powodu mi przychodzi na myśl, że jednak bardziej klasyczne podejście do pozyskiwania informacji pokazuje się jako ważne. Nie wiem, książka, która jest sukcesem, jest dla Ciebie istotna. W tym znaczeniu, że ona może Ci dać jakieś informacje, dać Ci jakąś prawdę lub przynieść Ci jakieś spełnienie. Co przyjąć? Idę dalej, co zostawić? I co będzie dalej? Dalej będzie to, co zechcesz sobie wytworzyć, że ma być dalej, w sensie na czym się skoncentrujesz, to będzie dalej. To od Ciebie zależy, co zechcesz tworzyć, bo jest karta magik w odpowiedzi, co będzie dalej. Tym samym więc zachowaj optymizm, bo taki jest magik. On ma w sobie dużo tego dualizmu, nazwijmy pozytywnego i niezbyt dobrego. To znaczy, na czym się skoncentrujemy, to do siebie przyciągniemy, więc na to bym szczególnie zwróciła uwagę, ale jestem przekonana, że o tym wiecie. Słuchaj, przyjmij jakiś brak na ten moment. Odizolowanie, brak. Brak środków być może. Nie tyle brak środków, co czujesz, że czegoś Ci brakuje i trzeba się na ten moment z tym pogodzić. Tak karty sugerują. Przypominam, że to jest czytanie tygodniowe, a nie na rok, prawda? Więc spokojnie też, ale wydaje mi się, że po prostu ten brak, który Ty odczuwasz, to może być brak informacji, brak jakiegoś szczególiku, znajdziesz go właśnie tutaj, w tych książkach, w tych materiałach, o których ja mówiłam na początku. Więc na ten tydzień możesz, że tak powiem, spędzić na poszukiwaniu właściwych materiałów, właściwych dla siebie źródeł, tak? Więc możesz odczuwać, że jeszcze nie masz tej kropki nad i nie możesz postawić i ta karta sugeruje, no dobrze, no to przyjmij to na ten moment, że jest jak jest, ale znajdziesz to, ten brakujący element, to brakujące ogniwo. No dobra, co zostawić? Jakąś imprezę? Nie iść na jakąś imprezę? Tu jest, ja nie lubię być brutalna, słuchajcie, ale jeśli lew uroił sobie
lub ktoś, kto ma lwa w swoim życiu, uroił sobie, wyobraził sobie, że razem stworzycie dom, rodzinę, zbudujecie dom, cokolwiek tam jeszcze się wiąże z byciem w związku, w partnerstwie, to z jakiegoś powodu na ten moment karty sugerują, że to nie jest dobre, żeby w tym tygodniu o tym nie rozmawiać albo nie rozważać takiego scenariusza, bo nie wiesz wszystkiego, drogi lwie. I ta wiedza do ciebie przyjdzie. W sensie sam ją odgadniesz, znajdziesz. Natomiast ty i tak masz tworzyć życie, jakiego pragniesz. Jeśli to jest romantyczne, to powiem wprost. Jeśli osobą, którą byłeś zainteresowany, drogi lwie, jest ktoś, kto koniec końców nie wpisuje się w twoją wizję szczęśliwego życia, no to idź dalej swoją drogą. To jest taka informacja, ale to raczej dla osób, które są, no wiesz, jakieś wczesne stadium znajomości i trochę podchodziłeś lub podchodziłaś do tematu, a dobra, no wiesz, no dobra, tam z braku laku, jak to mawiają, i kit dobry. Czyli no niech będzie, spotkajmy się raz, drugi, trzeci, ale uważam, że ta osoba z jakiegoś powodu tobie nie pasuje do końca. I to jakby dla mnie karty mówią, że czas się od tego odseparować bądź odciąć. Bo ponieważ z tą osobą no nie stworzysz takiego życia romantycznego, jakie sobie wyobrażasz. Także tutaj karty sugerują, jeśli jest lew, który mnie słucha i jest to z tobą spójne, odetnij się od osoby, z którą wiesz i czujesz już lub się coś potwierdziło, że nie stworzysz razem, że tak powiem, wspólnego nieba mieć nie będziecie. Dlaczego? Dlatego, że ty, drogi lwie, masz dalej tworzyć, manifestować takie życie, jakiego pragniesz. A nie takie życie na zasadzie jakichś półśrodków, pół rozwiązań i tak dalej. Taka informacja dla was. Także dobra, konkludując, bo się rozgadałam, co musisz wiedzieć? Jakąś informację, której ci brakuje, znajdziesz w standardowych źródłach. Tak ja czuję, więc to może być ważne dla lwa, który faktycznie czegoś poszukiwał, nie wiem, antykwariaty mi się kojarzą, Boże, że tam znajdziesz jakąś informację brakującą, księgarnie, antykwariaty, no biblioteki, to tam ta wiedza na ciebie czeka, jakieś informacje, które są ci potrzebne, bardziej niż w sieci, ale no miecz to sieć, może być to sieciowa energia również internetowa. Przyjmij to, że na ten moment, w tym tygodniu możesz jeszcze nie mieć tej wiedzy, tego brakującego ogniwa, możesz jeszcze czegoś nie wiedzieć, trzeba będzie poczekać, więc jeśli czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewny, odłóż na bok, odsuń od siebie jakąś energię z gatunku, okej, nie mam pewności, ale no będę tworzyć z tobą dom i rodzinę, nie opowiadaj nikomu takich rzeczy, a jeśli ty jesteś, nie jesteś pewny i ktoś z tobą chce, że tak powiem, założyć tutaj jakąś komitywkę, to też zdystansuj się. To jest dla ciebie taka informacja. Masz dalej tworzyć, to karty sugerują, to życie, którego pragniesz. Może ten brak się zostanie zniwelowany w przyszłym tygodniu. Tak myślę. Może ten brak zostanie zniwelowany w przyszłym tygodniu, ale będziesz miał jakiś nowy pomysł właśnie, jak zniwelować jakiś brak. Dziękuję bardzo. Zapraszam panny. Moje drogie panny, teraz wy. Uwaga, uwaga, co tam dla panny? Okej, no dla panny po prostu sprawdzimy, co tam w tygodniu się będzie działo, co karty sugerują, bez konkretnego matu. Panna zadowolona lub będziesz zadowolona, zmieni się coś na lepsze. O tak, to jest to słowo. Jeśli teraz panna czuła się niezadowolona, nieszczęśliwa, smutna, to będzie zmiana na lepsze, jeśli chodzi o mental, tak, będzie zmiana na lepsze, dosłownie. Miłość, partnerstwa, przyjaźń, jest król kielichów, przyjaciel, może partner wasz, może ojciec, no nie wiem, ktoś, kto was kocha, jest to prawdziwa przyjaźń tutaj. Raczej powiedziałabym, jest to ktoś dojrzały emocjonalnie, komu na tobie zależy, droga panno, to jest mniej więcej tak. Jeśli chodzi, uwaga, na konflikty z dziećmi, kłótnie z dziećmi lub z młodszymi członkami rodziny, to się tutaj pokazuje bardzo mocno. No tak, ale raczej
jakaś niesnaska związana z nauką dziecka, niesnaska związana ze szkołą, o szkołę, jakieś pokłócenie się z dzieckiem o szkołę, lub jeśli będziecie, moje drogie panienki, do singli teraz mówię, poznawać nowych ludzi, to macie wokół siebie kogoś, kto jest nie do końca dojrzały lub no, nie jest trochę na waszym poziomie i może dojść do jakiegoś rodzaju nieporozumień. Praca, pieniądze, praca się pokazała i to w twojej własnej energii, droga panno, po prostu praca bardzo konkretna, bardzo drobiazgowa, nastawiona na jakość, taka rzemieślnicza, po prostu realizacja tego, co sobie założyłaś, krok po kroku. Pokazały się również dla was, jeśli chodzi o pracę i pieniądze, jeśli jest panna, która zamierza podjąć jakąś naukę lub podjęłaś już być może jakąś naukę, studia, szkolenia i tak dalej, to tutaj karty pokazały rób to dalej, ponieważ to w dłuższej perspektywie za jakiś czas być może przełoży się na wzrost pieniężny w twoim życiu. Także podsumowując, jeśli panna była w słabym nastroju, zdarzyło się coś lub w ogóle ostatnio działo się coś, co powodowało, że nie czułaś się szczęśliwa, zadowolona i radosna, to tutaj jest zmiana na tym polu. Masz wokół siebie osobę, mężczyznę, najprawdopodobniej partnera, przyjaciela, nie wiem, brata, ojca. To jest ktoś, kto jest przy tobie, jest dla ciebie, jest tobie oddany i tak dalej. Z jakiegoś powodu pokazała się ta osoba jako szczególnie ważna dla ciebie w tym tygodniu. Jeśli chodzi o nieporozumienia, niesnaski, to tutaj one pokazały się, zarysowały się na linii panna dziecko, panna jakiś nastolatek być może, bo mamy pazia monet, to są bardzo młode osoby, o naukę, o jakieś kwestie związane właśnie ze szkołą chyba, więc na tym polu jakaś niesnaska być może, a dodatkowo jeszcze, jeśli to jest nowa osoba, którą dopiero, moje drogie panny, poznajecie, to pokazuje się ta osoba jako wprowadzająca troszkę, że tak powiem, konfliktu do waszego życia. Jeśli to jest nowa osoba, to ona może okazać się być kłótliwa po prostu. Praca, pieniądze, no i pokazała się praca u panny, tak? Czyli panna po prostu jest sobą, nikogo nie udaje, robi swoje i tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam teraz wagi, moje drogie wagi, co tam dla was? Okej, tu jest, u byka było chyba podobnie, moje drogie wagi, jest zmiana, którą zainicjowałyście wy, moje drogie wagi, lub po prostu zmiana, która nastąpi w przyszłym tygodniu i teraz będziemy odpowiadać na 4 pytania, co ją spowodowało, jakie ryzyko za sobą niesie, jakie korzyści za sobą niesie i jak się do niej odnieść. Ale to jest zmiana wyczekiwana przez ciebie. To jest po prostu zmiana wyczekiwana. Wyczekiwana zmiana, więc chyba nie było zaskoczenia. Natomiast albo też ktoś wyczekiwał odpowiedź. Jeśli to jest zmiana wprowadzana przez ciebie, to nie było zaskoczenia, ponieważ to była zmiana wyczekiwana. Tak o tym myślę ja i dobrze wiesz, co robisz. Jeśli ty będziesz, że tak powiem, w obliczu zmiany, czyli ktoś ci przedstawi jakąś chęć do zainicjowania spraw, które dla ciebie będą zmianą, to weź też pod uwagę, że ta osoba wyczekiwała odpowiedniego momentu, z jakiegoś powodu uznała, że ten moment jest odpowiedni. No i teraz tak, pytanie, czy ta zmiana nie wprowadzi za dużo zamieszania bądź harmidru, dosłownie. Zamieszanie, harmider. Ale uda się coś uleczyć bądź naprawić. To jest zmiana, która z jednej strony pokazuje się jako taka, która przez chwilę może być chaotyczna, w tym znaczeniu, że nie jest za sobą jakiś chaos, wprowadzać jakieś zamieszanie, harmider właśnie, jakąś strukturę lekko zatrząśnie trochę strukturą, ale z drugiej strony coś naprawi, uzdrowi, tobie przyniesie spokój. Więc ty się zastanawiasz, czy ją wdrożyć, jak ją wdrożyć. No karta mówi, żebyś ją wdrożył. Ojejku, bo może nie jesteś pewny, czy to jest dobra w tym znaczeniu zmiana, w tym znaczeniu, czy tobie to pomoże, to co chcesz wprowadzić lub wnieść do swojego życia osobistego bądź zawodowego, ale ostatnią kartą musiałam doprecyzować, jest karta świat. Więc tutaj możesz za dużo o tym myśleć, zapominać o intuicji, a dla mnie tutaj jakby trochę karty mówią, dobra, no ile mogłeś, to przemyślałeś, ustaliłeś, zapanowałeś nad tym, co mogłeś, natomiast ta zmiana się dzieje, bądź jesteś w obliczu tej zmiany, to też zaufaj swojej intuicji. To tyle. I jest świat. Będziesz zadowolony.
Zamkniesz w końcu ten cykl, zamkniesz w końcu ten etap. Czyli jeszcze tak, od początku. Co spowodowało zmianę? Ona jest przez ciebie wyczekana, przygotowywałeś się do niej lub masz do czynienia z osobą, która coś ci zakomunikuje w przyszłym tygodniu i ona też wyczekiwała odpowiedniego momentu, ta osoba. I z jakiegoś powodu uznała, że ten moment jest odpowiedni. Okay? Ryzyko tej zmiany jest takie, że jeśli dotyczy jakiegoś trwałego elementu w twoim życiu, gdzie masz poukładane sprawy, zorganizowane sprawy, to że ta zmiana przyniesie po prostu jakiś chaos, harmider, zamieszanie. To jest ryzyko, więc trzeba będzie to połapać. Natomiast po prostu odnaleźć się w obliczu tego, co się dzieje. Natomiast korzyść jest jednoznaczna. Uzdrowienie, uleczenie, naprawa, święty spokój. Jak się do niej odnieść? No po prostu ją wdrożyć. Czujesz intuicyjnie, że tę zmianę trzeba wdrożyć lub kierunek działań, który sobie obrałeś. Przepraszam, prawda, jak to mówiła moja babcia, lub kierunek działań, jaki sobie obrałaś, droga wago, to jest ten właściwy i należy to wdrożyć po prostu. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz skorpiony. Moje drogie skorpiony, zaczynamy. Co tam dla was w najbliższym tygodniu? Okej. Dla skorpiona są cztery kwestie. Zobaczymy, skorpionie, czego nie dostrzegasz i dlaczego jest to ważne. Co z tym zrobić i wskazówka dla ciebie. Okay. To ty bądź sobą, będziesz wiedział, co zrobić. Jeśli coś zauważysz, spostrzeżesz, zobaczysz, spostrzeżesz, zauważysz. To będziesz wiedział, drogi skorpionie, jak zareagować i jak się odnieść, po prostu będziesz sobą. Słuchajcie, czegoś nie... Dobra, jeśli skorpion nie pracuje, po prostu nie pracujesz, drogi skorpionie, to bardzo proszę w tej chwili sprawdź sobie ascendent, bo tu mam do pogadania ze skorpionem, który po prostu pracuje. Prowadzisz własny biznes, jakikolwiek, lub wytwarzasz coś rękodzielniczo, lub pracujesz, gdziekolwiek tam pracujesz. To chodzi o takiego skorpiona. Więc lub jest jeszcze skorpion, który zastanawia się w przyszłym tygodniu, czy podjąć jakieś studia, szkolenia, zgłębiać jakąś nową wiedzę, uczyć się czegoś nowego. To ja trochę musiałam zawęzić, słuchajcie, ten przekaz, więc tylko do takich skorpionów mówię. Ewentualnie w miłości mogłabym jeszcze powiedzieć, że nie dostrzegasz, że ktoś nie chce się zaangażować na takim poziomie, na jakim ty byś się chciał zaangażować, drogi skorpionie. I możesz mieć do czynienia ze strzelcem, no to jeśli masz do czynienia albo z drugim skorpionem. Jeśli masz do czynienia ze strzelcem bądź z drugim skorpionem, to obawiam się, że ta osoba na ten moment nie chce się zaangażować, tak jak ty byś sobie wyobrażał, że ona się zaangażuje. Natomiast to jest tylko na marginesie. Słuchaj, drogi skorpionie, nie dostrzegasz, jeśli chodzi o pracę, byłabym bardzo ostrożna w najbliższym czasie. Dlatego, że jeśli chodzi o pracę, o jakiś projekt, nad którym pracujesz z innymi ludźmi być może, lub po prostu pracujesz z takim, wiesz, zadowoleniem, tak bardzo dbając o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i w ogóle, żeby to, nad czym pracujesz, wyszło i było absolutnie, wiesz, jakby no, żeby zrobić wrażenie być może na klientach. Z jakiegoś powodu, znaczy nie wiem z jakiego powodu, poczekajcie, nie. Ktoś tak jakby próbował sobie przypisać twoje zasługi, już mówię wprost teraz. Że ty nad tym pracujesz, ty poświęcasz czas, ty wkładasz całe swoje serce. Wiesz, jak pewne rzeczy mają być zrobione, dbasz o detal, a ty poświęcasz się być może temu, a ktoś sobie przypisuje twoje zasługi. Jeśli jest skorpion, który wie, że w pracy ma ludzi lekkomyślnych, po prostu, to w przyszłym tygodniu karty zalecają asertywność. Natomiast szczerze mówiąc, jeśli raczej pasuje mi ten przekaz do skorpiona, który naprawdę się w coś wkręcił i naprawdę
Ktoś ci wynajął cię do jakiejś pracy, podnajął cię do jakiejś pracy, zaproponował ci jakiś projekt. Ta osoba doskonale wiedziała, że ty jesteś jedynym lub nazwijmy to idealnym do tego zadania. Kłopot w tym, że ona teraz przypisuje sobie wszystkie twoje zasługi. Okej. I tutaj trzeba być asertywnym. Jeśli jest skorpion, który na pierwszy rzut oka zastanawiał się nad jakimiś studiami, szkoleniem, to ja nie twierdzę, żeby nie badać tego tematu dalej i nie rozwijać się w tą stronę dalej, ale z jakiegoś powodu tu karty pokazują, że możesz to porzucić, może cię coś zniechęcić lub może się okazać, że to nie ma takiego przełożenia na, wiesz, że to po prostu wszystko non-profit, że tutaj poświęciłeś ileś lat na naukę, wydawało ci się, że będzie z tego jakiś zawód, jakieś zajęcie konkretne, no a tak nie jest. To tyle, drogie skorpiony. Informacja dla was, macie być prośba o to, żebyście były asertywne. Nie pozwoliły sobie nikomu przypisać twoich zasług, twojej pracy i tak dalej. No, taka informacja dla skorpionów. Zapraszam koziorożce. Okej. Okay. Koziorożec, cztery kwestie. Czy realnie oceniam sytuację, w czym tkwi jej sedno, na czyją pomoc mogę liczyć, co muszę uczynić sam? Jakieś dylematy będą. Dylematowa sytuacja. Wiem, że to kompletnie nie po polsku, ale okej, zobaczmy. Ty nie wiesz, co o tym myśleć. Masz do czynienia z sytuacją, która blokuje twoje działania, bo właśnie nie wiesz, czy ją realnie oceniasz. What? Ola. Słuchaj, drogi koziorożcu, jeśli w przyszłym tygodniu, znaczy tak, jeśli jest sytuacja, co do której czujesz, że nie wiesz, czy ją realnie właśnie oceniasz, nie wiesz, czy masz wszystko połapane i czy widzisz całokształt, jeśli masz taką sytuację, co do której nie masz pewności w tym zakresie, o którym wspomniałam, jak dla mnie tutaj, szczerze mówiąc, to ja bym nie poczyniła żadnych dodatkowych decyzji związanych z jakąś niepełną wiedzą na konkretny temat. Poczekałabym. To jest moje spostrzeżenie, jak widzę te karty. Bo szczerze mówiąc, masz sytuację, gdzie nie wiesz do końca, czy masz właśnie wszystkie informacje, nie wiesz, czy dobrze realnie ją oceniasz, tym samym trudno jest ci podjąć decyzję, w którym kierunku ruszyć i czy w ogóle ruszyć. Z drugiej strony pokazujesz się jako osoba bardzo zmęczona lub po prostu zmęczona, wymagająca po prostu odpoczynku. Z trzeciej strony masz wokół siebie osobę, która tak naprawdę nie jest wobec ciebie szczera. Ty czasami nie wiesz, czy ona ci pomaga, czy przeszkadza, albo w ogóle zdajesz sobie sprawę, że masz wokół siebie osoby, gdzie tak naprawdę nie wiesz do końca, czy możesz na nie liczyć, czy one ci pomagają, czy ci przeszkadzają. I de facto jakby czujesz, że właśnie nie masz wsparcia, nie masz oparcia w przyszłym tygodniu, że nie masz jakby tutaj partnera do rozmowy, że nawet żeby skonfrontować, porozmawiać o tym, co cię tutaj trapi. I dlatego karty jak dla mnie mówią, słuchaj, ostrożnie po prostu, bo może się okazać, że właśnie nierealnie oceniłeś sytuację i będziesz żałował czegoś. Więc jeśli nie musisz podejmować żadnych ważnych decyzji takich życiowych, nie jesteś na to gotów z różnego powodu lub czujesz, że to nie jest właściwy moment, nie podejmuj. Poczekaj do przyszłego tygodnia na przykład, dlatego że nie widzisz czegoś, ktoś wokół ciebie nie jest fair, nie jest w porządku, nie jest szczery lub wytwarza trochę takiej, powiedziałabym, otoczki, tak? Jakąś zasłonę taką, żebyś ty nie zobaczył jasno lub nie doszedł do sedna. I dla mnie karty zachęcają, wiesz... Cokolwiek może poczekać, aż zbierzesz więcej informacji lub po prostu dojdziesz do sedna sprawy i dopiero później podejmiesz decyzję, bo już będziesz świadomy, że oceniasz sytuację w miarę realnie, masz połapane sprawy, no to po prostu poczekaj, dobra? Zapraszam wodniki, moje drogie wodniki. Wodnik ma cel w przyszłym tygodniu. Zobaczmy w takim bądź razie cel. O, słuchaj, niezależnie od tego, ile będzie się działo dla ciebie, drogi wodniku, w przyszłym tygodniu, połapiesz wszystko i tak ruszysz do przodu.
tak? Jedno zadanie w jednej dłoni, drugie zadanie w drugiej dłoni, a ja i tak pędzę w kierunku swojego celu. No, wiesz to, żeby osiągnąć ten cel, który jest dla Ciebie ważny, należy sobie zdać sprawę, że większość spraw będziesz musiał zrobić trochę we własnym zakresie lub zdystansować się od ludzi, miejsc, sytuacji, które mogłyby Cię dekoncentrować. Trzeba też być może będzie wydać na ten cel trochę pieniędzy i to też się tutaj pokazało, ale no w tym momencie, wiesz, no po prostu zrealizujesz swój cel, tak? Zrealizujesz swój cel, czyli no tak, tak. Może to być związane z jakimś wydatkiem, ale zrealizujesz swój cel. Konflikt, chaos, zamieszanie, jakaś zbytnia drobiazgowość, powiem w ten sposób, zbytnia drobiazgowość, chaos, konflikt, zamieszanie, zazdrość, to jest, są te rzeczy, które mogą Ci przeszkodzić w najbliższym czasie w osiągnięciu celu. Co dodatkowo powiem, za bardzo słuchanie się zdania innych, bądź branie pod uwagę za bardzo zdania innych, a nie słuchanie się siebie samego, może Ci trochę stanąć na drodze w osiągnięciu celu. Dlaczego? Bo spowoduje skonfudowanie, że już nie będziesz wiedział w pewnym momencie, moi drogi wodniku, na przykład co o tej sytuacji myśleć, tak? Wskazówka, idź do swojego zwycięstwa. Krótko mówiąc, trochę egoizmu jest potrzebne w najbliższym tygodniu, bo tu się pokazuje wodnik, który ma swój cel, niezależnie od tego, co się będzie działo, ten cel chcesz zrealizować. Inni pokazują się jako raczej osoby, które będą Ci wrzucać jakieś zadania na plecy, tym samym więc wiesz, coraz mniej czasu na swobodne przemyślenie sobie wszystkiego, albo po prostu inne rzeczy się pokazują jako pojawiające się w Twoim życiu w przyszłym tygodniu i odsuwające Cię od tego, żeby tutaj dostać to, czego chcesz, że ciągle nie ma czasu, nie ma czasu. Albo inni mają zupełnie inne zdanie na ten temat, jak dojść do tego, czego chcesz i tak jakby rozmowa z innymi osobami może spowodować po prostu, że Ty sam, drogi wodniku, no wiesz, zaczniesz tracić wiarę w siebie samego, tak? Więc, a karty mówią jednoznacznie, dla Ciebie wskazówką jest zwycięstwo, a to jest lwia energia, szóstki buław, tutaj wchodzi zazwyczaj dumny z siebie lew i po prostu ma w tyłku, co inni myślą, jest ważne dla niego to, czego on pragnie. I taka jest Twoja wskazówka na najbliższy tydzień. Po prostu. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie ryby. Moje drogie ryby. Okej. Okay. Koziorożec chyba miał podobnie. Nie pamiętam. Sprawdzamy cztery kwestie. Czego nie dostrzegasz? Któryś ze znaków już to miał. Czego nie dostrzegasz? Dlaczego jest to ważne? Co z tym zrobić? I wskazówka. Uwaga, zaczynamy. Czego nie dostrzegasz? Ktoś się będzie chciał o coś z Tobą wykłócać? Dlaczego to ważne? Dla tej osoby. Ktoś się będzie z Tobą wykłócał o spełnienie marzenia swoje lub o jakieś własne powodzenie. Co z tym zrobić? Zachować spokój, nie reagować. Wskazówka, tak jest. Drogie ryby, tutaj pokazuje się u Was ktoś, kto będzie próbował Was podgryzać słowem, wykłócać się o coś, próbować, powiem szczerze, zachęcić do dyskusji, która może skończyć się kłótnią, jest to osoba, która będzie Was próbowała do czegoś sprowokować. Sprowokować. Bo dla niej, powiem Ci tak, albo wydobyć z Ciebie jakąś reakcję. Przedziwne. Natomiast no, wydobycie z Ciebie jakiejś reakcji, bądź sprowokowanie Cię do czegoś, droga rybo, dla tej osoby będzie jak spełnienie marzeń. Okej, okay, więc uważaj, proszę, po prostu trochę kamiennej twarzy by się tutaj przydało. Co z tym zrobić? Nie reagować, zachować cierpliwość. Zachować cierpliwość. Wskazówka, dlatego że Ty pokazujesz się jako osoba mądra, osobiście doświadczona zawodowo, że tak powiem, masz wszystko dograne, współgrasz z innymi, jest tutaj jakby wszystko w miarę nastrojone w Twoim życiu. Może jesteś dobrze nastrojona do życia, a jest ktoś, komu to przeszkadza i próbuje wzbudzić w Tobie jakąś reakcję. A karty mówią, wiesz, zachowaj spokój na ten moment, zachowaj cierpliwość, nie reaguj zbyt impulsywnie, zbyt emocjonalnie i tak dalej. Dla Ciebie taka informacja. Bo sam fakt, że ta osoba wybiła Cię z rytmu, będzie dla niej spełnieniem marzenia. Dasz jej jakąś satysfakcję, to się tutaj pokazało. Dasz jej jakąś satysfakcję. Tu jest też taka energia, słuchaj, że jest...
jest osoba, która będzie się z tobą kłócić, albo może próbować się z tobą kłócić, słuchaj, o to, żeby, tylko nie powie ci tego otwarcie, będzie, znaczy nie tyle kłócić, będzie bardzo naciskać na ciebie w jakąś konkretną, o jakąś konkretną sprawę. Naciskać. Tak, w zasadzie wiesz, ktoś, przykład, dlaczego mówię, ktoś z przeszłości, bo jest szóstka kielichów, przeszłość na spodzie, ktoś się do ciebie nie odzywał, nagle wraca po tygodniach, miesiącach, latach i z informacją, o droga rybo, to teraz mam tutaj jakby, dawno się nie widzieliśmy, ale nadal się kochamy, to tutaj deal życia. Nie. To jest tak. Łącznie z tym, jeśli to miałaby być osoba romantyczna z przeszłości, droga rybo, a ty jesteś w stałym związku. Również. Jak również ryba się do nikogo nie wybiera, jeśli chodzi o odwracając sytuację, że ty jesteś jakby tutaj w tej energii zdobywcy, a masz do czynienia z kimś, kto jest w stałym związku, no to nie, ta osoba jest w stałym związku. Albo jest w ogóle, wiesz, dobrze się z kimś czuje, jest z kimś w jakimś partnerstwie, czują się zgrani, dopasowani, nic nie osiągniesz, za bardzo karty sugerują. Więc powstrzymaj swoje działania. Tu jest kłótnia z bykiem jeszcze. Jeśli jest ryba, która się pokłóciła z bykiem, to trzeba czasu, żeby to po prostu trochę, wiesz, naprawić, wyleczyć. Jeśli jest osoba, która będzie Cię atakować słowem, agresja słowna się jeszcze pokazała, dla Ciebie wskazówka, bądź sobą. Jeszcze takie mogę Wam dać informacje. Tak, ale tak jak mówię, nie dostrzegasz, że ktoś próbuje jakąś reakcję z Ciebie wydobyć, droga rybo. Wiesz? Dokładnie. I to, jak Ty zareagujesz, albo że Cię wnerwi, wkurzy, że puszczą Ci nerwy, to z jakiegoś powodu, zobacz, jak ona zadowolona. A twoi, ale u ciebie, dla ciebie jest prośba, no po prostu spokój, jedź na ryby. Tak, jedź na ryby, rybo. Okej? Tyle. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.